Cześć, tu Ewa. Mam dzisiaj dla Was haul lumpeksowy. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ubrań. Słuchajcie, wszystkie były w cenie 2 zł za sztukę. Tym razem udało mi się kupić. Także zaczynamy. Może kojarzycie, jak był przegląd szafy, to pokazywałam Wam mój golf. Taki, którego używałam najwięcej zimą. Pod spód go zawsze zakładałam. I znalazłam, słuchajcie, taki sam. Tylko rozmiar większy, bo to jest MK, a ten mój jest SK. I słuchajcie, on wygląda jak nieużywany, bo ten mój już jest zmęczony, a ten jest w świetnym stanie. To jest taki beżowy kolorek, zerknijcie, lekko proszkowany. Pod spód jest fantastyczny, bardzo się ucieszyłam, jak go znalazłam. Słuchajcie, już Wam pokazuję cenę wyjściową. To było 21 zł i ten golf jest z Heltemu. Skład to on jest troszeczkę wiskozy chyba i trochę poliestru, już Wam mówię. MK, poliester 69, a reszta to wiskoza, ale naprawdę się w nim nie pocę, świetny jest. Tu ogólnie jest fajniej, bo jest luźniejszy, ale przy szyi jest lekko za luźny, według mnie. Tak pod coś, nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądało. Prawda? Tamten bardziej przylegał do szyi. Mi się wydaje, że fajniej wyglądała, ten lekko sterczy. Ale cóż tam ocenimy, jak będziemy chodzić. Teraz może coś niekoniecznie związane z latem, bo to jest spódnica dzianinowa, przed kolano, zresztą przymierzę, to wszystko będzie wiadomo, jak to wygląda. Czarna, gdzie tu, ja gdzieś widziałam z boku firmę, Woman, to jest H&M, ale ja nie widziałam jeszcze takiej metki z H&M-u. Zerknijcie, tak ona wygląda. Chyba jakaś stara, nie? No nie wiem, nie widziałam nigdy takiej metki po prostu. To jest 60%, przepraszam, 50% wełny i 50% akrylu. Tu nie ma napisane, że to jest linia premium, ani nic takiego. Ale jakaś kolekcja. Ja nie znam tego, naprawdę. I tu też cena wyjściowa była 21 zł. Fajna, ona jest leciutko tutaj z tej strony skulkowana, ale to żaden problem. Ja mam tą maszynkę, ona świetnie działa. Bardzo mi się podoba i tak ładnie ona jest przycięta na dole, żadna podkładana, to tylko tak ładnie zakończona. Ta spódniczka czarna, zobaczcie, długość jest fajna, według mnie ekstra, odpowiednia, nie za krótka, bardzo ładnie wygląda. To coś, czy nie wiem, czy w tym będę chodzić, ale ej, ładne kolory. Zaintrygowało właśnie, to jest spódnica, tak wygląda ona na taką prostą, ale ona ma tutaj zszycie i w środku sznureczek, który można regulować. Sobie będzie wielkość MNG. Co to jest MNG? Mango. No właśnie. Mango. Jaki to jest rozmiar? To jest MK. Cena jej wyjściowa to zerknięcie 28 zł. Zbliżę Wam może kolory, zobaczycie jakie są tej spódnicy. Bardzo fajne jest to połączenie kolorystyczne. Najpierw to myślałam, że to ktoś sobie sam ją zrobił, bo to taka tuba prosta. Ja w ogóle myślałam, że to jest chustka do włosów i już się podjarałam. I słuchajcie, nie wiem, czy takakolwiek metka jest, bo mi się wydaje, że nie znalazłam żadnej. Oprócz tej właśnie nie ma. Nie ma. Nie ma żadnej. Ale w dotyku jest dla mnie, że to jest wiskozowe. To na, według mnie to na pewno nie sztuczny materiał, bo taki jest jak wiskoza. No, tą spódnicę ledwo naciągnęłam, także ona jest do oddania dalej. Ogólnie wzór, długość fajna, no ale jest za krótka. Co ja mówię? No jest za wąska, za mała. Tu mamy spódniczkę. Jak to nazwać? Dotknij, Oliwia. Zamszowa troszeczkę taka? No bo to nie jest. To był sztuczny żams. Żab. No. Zamsz. Albo taka skóra nawet tak. W dotyku. W gumkę. Świetna, bo ma kieszenie. I zobaczcie, ona jest nówka sztuka. To jest taka firma, ja ją widuję w outlecie w Only. No i Zimej. Prawda? Paseczko. Tak, Only, oni mają tam to i Veromodę. Cena wyjściowa i była 28. O, i zobaczcie, to są metki, rozmiar S. Tu jest cena ogólnie to euro. 35 euro kosztowała wcześniej. Ona jest rozszerzana i ona ma takie cięcia, dwa wzdłuż. Nie wiem, czy nie będzie za krótka, ale ogólnie podoba mi się. Ta czarna, słuchajcie, z kieszonkami jest fajna. No i długość jest spoko. Do przeżycia. Prawda? Półroczo. I w tej gumce ładnie tutaj się to ma. Z czym się podoba? Spoko. Bardzo fajna. Coś, co Oliwia powie, że znów paski, no nie?
ale stwierdziłam, że ona jest inna, bo jest szeroka. To jest czarno-biały pasiak, taki do pasa, nie jest taka, nie jest długa, jak zwykle takie te obcisłe longsleeve'y, co mam, nie? Tylko jest szeroka, to jest z Kubusa. Cena jej wyjściowa 18 zł. No co tu więcej o niej mówić? Nic, nie jest, jest zakończona. Na prosto ma rękaw zakończony, dół jest też na prosto zakończony. I co, mamy małe rozcięcia tutaj po boku. I sprawdźmy tylko materiał. 100% bawełna, czyli materiał bardzo fajny. Z prostymi niebieskimi czynsami, spoko. Niebieskimi? No ja sobie... Ja to bym białe założyła. Białe? No. Też pasują. Też pasują. I to nie jest taki cieniusi materiał, dotknij. To jest taka gruszy. O Jezu, no. No. Fajne. Teraz ta czarna bluzka w paseczki. Fajnie wygląda do białych. Uważam, że do innych to nie, będzie za smutno. A, zawija się. No bo pewnie trzeba po prostu, jak się wypierze, trzeba to wyprasować ten dół. I mi się wydaje, że bardzo fajnie wygląda do białych spodni. To są takie szerokie luzackie, no nie? Fajnie, podoba mi się. I ona jest luzacka. Coś, co jest chyba wisiało w dziale damskim, ale to jest na pewno męski sweter. A już mi guziki psują. Ja nie lubię, nie lubię tego. Właśnie stwierdziłam, że byłam wcześniej, jak było po 6 zł, nie wzięłam tego swetra, bo mówię, że nie wiem. Ale w sumie fajne. No właśnie, to nie bardzo lubię takich tych ład na rękawach, na łokciach. Ale kolory, ten granatowy, bardzo ładny jest, prawda? No. Z tym krem, bo to jest kremowy taki. To jest kremowy. Kremowy, nie jest biały. Nie wiem, co to jest za firma, Blacks, coś tam, no nieważne. Ale to według mnie też jest bawełna. No to jest duży, no widać, że to raczej jest męski sweter. Tu rozmiaru. To jest L-ka. No to na pewno musi być męski sweter. No i co, jakaś metka? Jest. Jejciu. Mamy książkę, na której może coś znajdziemy. 100% bawełna. Bo z reguły powiem wam szczerze, męskie swetry to często są z takiego składu bawełnianego. Ale ogólnie to jest bardzo miła bawełna. Bo ja ile razy coś próbuję, to jest taka ostra, a ta jest miła. Ja w ogóle zauważyłam, że męskie rzeczy są częściej robione z lepszych materiałów i są tańsze. Tak, zgadza się. I co o tym myślicie? Mi się podoba. Spoko, mogę iść, że tak powiem, na plażę. Tak jest chłodniej, wieczorkiem, no nie? Na polską plażę po prostu. I nawet nie gryzie się z tymi białymi spodniami. Uważam, że też dobrze wygląda, mimo że to jest kremowy, taki beżowy, jasny, no nie? No w sumie. Też fajnie wygląda. Ekstra. Luks. I te guziki chyba nie są takie złe, no nie? Tragidinim. No. I teraz coś z działu męskiego. O, dziadowy sweter, lubię. Tak! To jest szarość, zobaczcie, z takim wzorem. I szwy są takie na wierzchu. Podoba mi się ta metka. Metka jest taka dość duża, Henry jakiś tam, nie wiem. I to Choice. I jaki się rozmiar tam widzisz? XL. XL, ale to nie wygląda na XL. I to jest na pewno z wełną sweter. No, może się skurczyło. Może się skurczyło, już wam mówię. Nylon 20 i 80 Lawn Wool. To co? Co? No tak wyczytałam. Lawn Wool? No, no to ten, jak to, młoda owieczka. A, okej. Okay. No to takie cuda mamy. No i mi się podoba strasznie. Fajne. Jego. Ja bym chciała znaleźć jeszcze taki beżowy. Także dlatego go zgarnęłam. Też fajnie wygląda. Luks, latem wełniany sweterek. Latem? No! Fajnie wygląda. Mi się podoba. Tu coś z tyłu tak. Może dlatego, że te rękawy tak podciągnęłam. Przyszeroko tu jest lekko. No nie? Może lekko przyszeroko? Nie wiem. A może tak ma być? Niech tak będzie. Mi się podoba. Mi też. Dziękuję za oglądanie. I zapraszam na następny haul lumpeksowy. A może jakiś inny filmik? Dzięki. Do zobaczenia. Pa.